Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku zobacz, jak wygląda cisza przed burzą na giełdzie. Tym będziemy się dzisiaj zajmować, więc zostańcie z nami do końca tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy, dawania lajków. Przypominam i zachęcam do tego, żeby wrócić dzisiaj na kanał o godzinie 19.55. Zacznie się kolejny super ważny live z komentarzem na żywo do decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych. O 21.40 rozpoczniemy drugi live, drugie wejście na żywo z komentarzem do zamknięcia w ogóle sesji w Stanach Zjednoczonych, więc dzisiaj będzie się bardzo wiele działo, więc naprawdę zachęcam, zachęcam do dużej aktywności na kanale. A teraz zaczynamy. Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Drodzy Państwo, dzisiaj najważniejszym wydarzeniem będzie decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych, więc te Wydarzenie po godzinie 20 będzie miało wpływ na wszystkie klasy aktywów, od bitcoina aż po rynek obligacji. Dlatego też wygląda na to, że przed tą godziną 20, czas, czasu warszawskiego, będziemy świadkami sesji na przeczekanie, na doczekanie, czyli będziemy mieć ciszę przed burzą, przed tym jak inwestorzy będą interpretować słowa. Fedu. Więc zobacz, jak wygląda cisza przed burzą na giełdzie. Należy rozpocząć od tego, jak inwestorzy czego się spodziewają, jeżeli chodzi o stopy procentowe, i widać wyraźnie, że scenariuszem bazowym jest cięcie stóp o 50 punktów bazowych, a nie o 25 punktów bazowych. Jednak najważniejsze będzie uzasadnienie, uzasadnienie tej decyzji, czy będzie na korzyść inflacji, czy będzie na korzyść z rynku. Pracy, to będzie moim zdaniem determinowało to, w którą stronę inwestorzy zaczną się pozycjonować pod te dane. Jednak proszę zwrócić uwagę, do końca tego roku w rynku jest prawie 120 punktów bazowych obniżek stóp procentowych, więc nawet jeżeli będzie dzisiaj cięcie o 50 punktów bazowych, to w listopadzie oraz w grudniu, kiedyś w czasie roku, ma zapaść kolejna decyzja o 50-punktowej obniżce stóp procentowych, także za, 3, za 6 miesięcy, czyli w marcu 2025 roku stopy procentowe mają być prawie 200 punktów bazowych niżej niż ma mieć to, niż jest to teraz. No i taka skala obniżek 100% dla wielu uczestników rynku jest zaskoczeniem, jeżeli chodzi o te zapatrywania, które obserwujemy teraz. A dno cyklu ma przypaść w drugim kwartale 2026 roku i na chwilę obecną w rynku jest prawie 10,5 klasycznej obniżki 100 o 25 punktów bazowych, czyli mówiąc w skrócie jest koło 260 punktów bazowych obniżek 100 procentowych, czyli za niecałe 2 lata stopy procentowe mają spaść w rejon 3%. Tak widzi to teraz rynek i będziemy obserwować jakie będą przesunięcia w tych oczekiwaniach, bo to jest niezwykle ważne przede wszystkim dla rynku obligacyjnym, a później dla rynku amerykańskiego, dolara, a później dla wszystkich innych klas aktywów. Dlatego też ten euro-dolar, który jest na poziomie 1.11, nie powinien nikogo dziwić. Tempo spadku stóp procentowych w tym roku w strefie euro to tylko 88-90 punktów bazowych, łącznie z obniżkami, które już były teraz. Natomiast w Stanach Zjednoczonych prawie 120, czyli widać, że tempo obniżek dostosowania się polityki monetarnej ma być szybsze, głębsze dla Stanów Zjednoczonych niż dla strefy euro. A to wypycha eurodolara w górę. Więc, jeżeli dzisiaj się okaże, że mamy jakiś komunikat, który sygnalizuje, że Fed zwyciężył inflację i że tempo obniżek stóp procentowych, jakie będzie faktycznie jest porównywalne z tym, jak zakłada rynek, to prawdopodobnie jest duża szansa na to, że amerykański dolar będzie dalej wyciskany w górę, ponieważ będzie to oznaczało, że Fed. Będzie zmniejszał atrakcyjność inwestycyjną amerykańskiego dolara, z zaklętą w, w punktach swapowych, które codziennie są doliczane albo odejmowane z rachunków bardzo wielu inwestorów. Będziemy także patrzeć na parę dolar do jena z powodu tego, że jesteśmy zaklęci między dwoma ważnymi poziomami: 142 jako opór, 140 jako wsparcie. Przypominam, w tym tygodniu mamy także decyzję Banku Japonii w, w sprawie stóp procentowych. To będzie czynnik, który będzie mógł wpłynąć na jena japońskiego. Dlatego też obserwacja zachowania ceny w okolicach tych dwóch poziomów będzie kluczowa, żeby zrozumieć, w którą stronę się inwestorzy pozycjonują. Jeżeli będą dalsze spadki, umocnienie jena japońskiego, może być to czynnik, który jeszcze dodatkowo będzie napędzał falę spadkową. Jednak proszę zwrócić uwagę, że już zdecydowana większość transakcji carry-trade jest zamknięta w oparciu o jena japońskiego, więc, nawet gdyby doszło do umocnienia jena japońskiego, nie powinno mieć to negatywnego wpływu na rynki finansowe, które są już wolne od nawisu inwestycyjnego związanego ze strategią wykorzystującą finansowanie w tak zwanym tanim jenie. Kolejny rynek, na który warto patrzeć, to oczywiście amerykańskie obligacje, które zdyskontowały już myślę, że grubo powyżej 50% całej skali obniżek 100% procentowych, rentowności w okolicach 3,60. Mają potencjał jeszcze, żeby dalej spadać w średnim i w długim terminie. Na cenach widzimy kanał wzrostowy, więc zobaczymy, czy on zadziała. Czy on będzie dawał nam pretekst ku temu, żeby liczyć na próbę jakiegoś odreagowania. je tak powiem, zanim. Szansa na to jest coraz mniejsza. Rynek obligacji dyskontuje faktyczny spadek tempa inflacji i utrzymywania się inflacji co najmniej w przyszłym roku poniżej poziomu 2,5%. I tego typu zjawisko jest teraz wyceniane przez rynki finansowe. Więc dzisiaj obligacje będą czekały na informację, czy rzeczywiście FED ogłosi zwycięstwo w walce z inflacją. Wczorajsza sesja. W Stanach Zjednoczonych przyniosła nam potwierdzenie istotności znaczenia maksimum wszechczasów. Przypominam, nie jest to przypadkowe miejsce, czyli rejon 5640 punktów. To jest miejsce, gdzie przebiega zniesienie wyprzedzające Fibonacci jego 161% całej fali BESSY z 2022 roku. Dlatego też moim zdaniem rynek będzie spokojnie czekał dzisiaj do 20 naszego czasu. Z z decyzją co do dalszych losów tego poziomu, ale moim zdaniem rośnie szansa na to, że będziemy świadkami ruchu w górę niż ruchu spadkowego, o czym będziemy szerzej mówić po południowym materiale, który będzie już bezpośrednio i tylko i wyłącznie skoncentrowany na informacjach dotyczącym fedu, o, dotyczącym tego, co się może wydarzyć, w którą stronę rynki mogą się pozycjonować, ale moim zdaniem zadaniem wczorajszej sesji było tylko nastraszenie inwestorów. Tym, że może być zagrywka na tak zwany potrójny szczyt, bądź też na wygenerowanie fali spadkowej, która by wynikała ze statystyki, bo przypomnę, statystyka mówi o tym, że drugi, druga połowa września to jest najgorszy dwutygodniowy okres do inwestowania na indeksie Standard Tempur w czasie całego roku, więc inwestorzy bombardowani taką statystyką mogą się przerazić, i część myślę, że wczoraj postanowiła profilaktycznie zamknąć swoje długie pozycje a na indeksie NASDAQ mamy także potwierdzenie dwumiesięcznej linii trendu spadkowego, więc dzisiaj będziemy obserwować, co się dalej tutaj wydarzy. Moim zdaniem sesja w Stanach Zjednoczonych była na przeczekanie, na doczekanie, bez większego znaczenia, więc i sesje w Europie, tak w Niemczech, tak w innych miejscach w Europie, jak i w Warszawie, nie powinny się różnić, też powinny być sesjami na przeczekanie, na doczekanie z trendem bocznym, który będzie chłodził wskaźniki, chłodził różne, Różne oscylatory, które badają siłę, tendencję, ten trendu na rynku. Wczoraj natomiast poznaliśmy dane dotyczące sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej dla Stanów Zjednoczonych. Dane należą do kategorii twardych, czyli faktycznie przedstawiających to, co się dzieje w gospodarce. I dane generalnie były lepsze niż chciał konsensus rynkowy, który pozwala, moim zdaniem, zwiększać szanse na to, że mamy że mamy do czynienia z miękkim lądowaniem, a nie z twardym lądowaniem. Natomiast jeżeli rozpatrujemy przyszłość, to wskaźniki wyprzedzające konią, które pokazują, że należy oczekiwać polepszenia się sytuacji w sprzedaży detalicznej i w produkcji przemysłowej, co powinno dać jeszcze przestrzeń do kilkumiesięcznej pozytywnej fazy cyklu gospodarczego i będziemy weryfikować, czy faktycznie tak jest. Dodatkowo przypominam, na to wszystko nakłada się amerykański wyścig o urząd prezydenta. I w tym wypadku Donald Trump oraz Kamala Harris prowadzą bardzo zaciekły bój. Dwa dni temu był drugi zamach na Donalda Trumpa, który spowodował, że w sondażach Real Clear Politics Donald Trump sięgnął poziomu, które były wcześniej obserwowane tuż przed debatą, która w poprzednim tygodniu miała miejsce. Natomiast Kamala Harris także zyskuje na na poparciu co oznacza, że zmniejsza się ilość osób, które są niezdecydowane. Natomiast niewielka różnica między oboma kandydatami daje podstawy ku temu, żeby twierdzić, że wciąż nic nie jest przesądzone i walka cały czas trwa przed nami październik, który też może sporo zamieszać. Jednak my sondaże weryfikujemy także tym, co nam mówią bukmacherzy. Bukmacherzy to miejsce, gdzie przychodzą ludzie i obstawiają własnymi pieniędzmi, kto ma większą szansę. I weryfikacja polega na tym, czy trendy, które obserwujemy na sondażach, pokrywają się z trendami, które obserwujemy w, u Bookmacherów. I okazuje się, że Donald Trump tracił Bookmacherów. No a widać wyraźnie, że ostatnie godziny nie są korzystne dla Donalda Trumpa, i ten trend korzystny w sondażach nie jest potwierdzony u bukmacherów. Dlatego też należy podchodzić sceptycznie z tym, co, do tego, co się dzieje u Donalda Trumpa. 45% szansy Donalda Trumpa to jest najgorszy wynik od miesiąca, od połowy sierpnia. Dlatego też widać, że sytuacja nie sprzyja Donaldowi Trumpowi, oraz to wydarzenie sprzed dwóch dni, czyli drugi zamach na Donalda Trumpa, też przechodzi tak, jakby bez echa w obstawianiu przez ludzi scenariuszy, które mogą wystąpić na, w amerykańskiej polityce. Jednym z rynków, który może najbardziej być zmienny i korzystać z tego, że będą obniżki 100% najlepiej w formie dynamicznej będzie i jest rynek złota. Już jesteśmy na maksimach wszechczasów, na razie mamy tylko lekkie zawahanie, mamy zatrzymanie, korektę w biegu, chłodzącą wskaźniki, nic tutaj naprawdę negatywnego się nie dzieje, ruchy robaczkowe o niewielkiej zmienności, i posłusznie czekamy na Fed. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że od maja systematycznie rośnie napływ do ETF-ów, które inwestują w złoto. Napływ jest wyraźnie pozytywny, więc do zakupów, które złota, które tworzą banki centralne, dołączają inwestorzy detaliczni, inwestorzy, którzy kupują spekulacyjnie rynek Kupują złoto, liczą właśnie na to, że obniżki 100% będą jednym z najlepszych czasów do tego, żeby właśnie metale szlachetne, w tym złoto, zyskiwało na wartości. I proszę zwrócić uwagę na przestrzeni ostatnich 60 lat, jakie były roczne stopy zwrotu na rynku złota. Więc nawet jeżeli złoto już wzrosło ponad 20% od. Ostatnich, od początku tego roku to wcale nie przeszkadza temu, żeby cena złota dalej kontynuował, kontynuowała ruch wzrostowy, zwłaszcza gdyby stopy procentowe silnie się wahały jak w latach 70., a przypomnę, w latach 70 cena złota bardzo dynamicznie rosła. Mieliśmy także czas walki z inflacją o charakterze podażowym, tak właśnie jak teraz. Przypominam, epizod inflacyjny w ostatnich latach miał charakter przede wszystkim podażowy, a nie popytowy. Więc, charakterystyka zachowania gospodarki, rynków finansowych w latach 70., moim zdaniem, cały czas jest jakby scenariuszem bazowym, do którego należy wracać i zobaczymy, czy banki centralne czegoś się na przestrzeni tych ostatnich 50 lat nauczyły i czy wnioski zostały z lat 70. wyciągnięte. Rynek, na który także warto patrzeć, to rynek miedzi, i w tym wypadku, jeżeli. Zachowanie ceny miedzi ma mieć prowzrostowy charakter, to należy wybić się na cenie miedzi powyżej poziomu 9450, a najlepiej nad psychologiczny poziom 9500, ponieważ w takiej sytuacji kształt świecy tygodniowej oraz dziennych będzie bardzo mocno zachęcał do nawrotu tendencji wzrostowych. Natomiast dane makroekonomiczne, które pojawiały się w ostatnich dniach tydzień temu, o realnych wynagrodzeniach Amerykanów. Wczorajsze dane o produkcji przemysłowej oraz przede wszystkim o sprzedaży detalicznej sygnalizują pozytywną, cały czas wzrostową fazę cyklu gospodarczego, a to moim zdaniem podbija właśnie cenę miedzi. Teraz tylko czekamy na rozwój sytuacji po Fedzie oraz na jakieś pozytywne informacje z Chin. Jeżeli napłyną pozytywne informacje z Chin, to myślę, że cena miedzi powinna nawet bardzo dynamicznie nas zaskoczyć ruchem wzrostowym, który będzie zbliżał nas do maksimów wszech więc moim zdaniem, mieć ma też potencjał wzrostowy, ale może nie w krótkim, ale raczej w średnim i w długim terminie. Oraz patrzymy także na Bitcoina wczoraj, rajdem nad poziom 60 tysięcy dolarów, rynek przetestował dwumiesięczną linię trendu spadkowego. Ta linia jest analogiczna do tej, którą obserwujemy na Nasdaqu, Więc jeżeli będziemy dzisiaj w, albo w kolejnych godzinach i dniach obserwować równoległe złamanie linii trendu na bitcoinie i złamanie linii na Nasdaqu, będzie to oznaczało, że analiza międzyrynkowa wspiera popyt na ryzyko i wspiera te scenariusze prowzrostowe. Moim zdaniem tak się stanie, ale warto zwrócić uwagę, że jedna i druga linia została w ostatnich godzinach potwierdzona, więc jej znaczenie rośnie. I na koniec polskie aktywa powinny być dzisiaj spokojne, powinny być dzisiaj na niewielkiej zmienności rynek będzie czekał na to, co się wydarzy dzisiaj wieczorem, oraz zareaguje dopiero jutro rano. Jednak, moim zdaniem, sytuacja sprzyja umocnieniu polskiego złotego tak względem euro, jak i eu, amerykańskiej waluty. A Warszawa na indeksie WIG-20 też pokazuje swoją siłę. Oddalamy się już od poziomu 2300 całej strefy poniżej 2300, gdzie przebiegają dolne krawędzie kanałów wzrostowych, linii trendu wzrostowego. Więc, jeżeli tylko popyt na ryzyko dzisiaj. W Stanach Zjednoczonych się pojawi, jeżeli będzie pozytywnie dyskontował informację z Fedu, to moim zdaniem WIG20 ma gigantyczny potencjał, żeby wrócić na poziom 2400. Ale jeżeli dodatkowo w najbliższych dniach, godzinach para euro złoty będzie łamała poziom 425 i dołączy do sygnałów, które są już na parze dolar do złotego, to indeks WIG20 będzie miał także potencjał do ataku i złamania potężnej strefy oporów 2600-2650. Dla mnie jest to scenariusz bazowy. Na końcówkę tego roku, ale złoty, moim zdaniem, będzie głównym takim sygnałem, który będzie wskazywał właśnie na to, że taki potencjał ma miejsce. Więc Warszawa ma duży potencjał wzrostowy, jest duża szansa na to, że tak się stanie. Natomiast warto zwrócić uwagę, że presję na rzecz polskiego złotego widać w szczególności podczas sesji amerykańskiej, a to moim zdaniem oznacza, że na tych poziomach, na których teraz jesteśmy, inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych akumulują polskie akcje tych dużych spółek, no i moim zdaniem e, oni wyznaczą nam kierunek tendencji w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach i w końcówce tego roku. Tak wygląda sytuacja, drodzy Państwo, przypominam i zachęcam dzisiaj o 19.55 specjalny live z komentarzem na żywo do decyzji Fedu w sprawie stóp, procentowych o 21.40 zrobimy sobie drugie wejście z komentarzem do, do sesji w ogóle na całym świecie, więc szykuje się bardzo wiele interesujących wydarzeń i emocji. Zostańcie z nami dzisiaj przez cały dzień. No i oczywiście zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Widzimy się, słyszymy w kolejnych materiałach i przypomnę, że trwa nasz Czas spotykania się z inwestorami, którzy chcą dołączyć do kapitałów, którymi zarządzam w ramach usługi Asset Management, zarządzania w portfelem w niezależnym domu maklerskim SA. W tle jest lista miast, gdzie będziemy się wkrótce spotykać na indywidualne spotkania z inwestorami, więc jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do kapitałów, którymi zarządzam, to zachęcam do kontaktu ze mną. Tam na dole jest numer telefonu i adres e-mail. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie. Trzymajcie się dużej dodatni stopy zwrotu. Cześć.